Chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom Łomży za ogromne zaufanie w stosunku do mojej osoby. Ponad 11 tysięcy głosów, jakie uzyskałem, jest to dla mnie wielki sukces, ale też przede wszystkim jest to pewne zobowiązanie do tego, że będę ciężko pracował. Ciężko pracował, żebyście Państwo, te osoby, które oddały na mnie głos, za 4 lata miały przeświadczenie, że dokonaliście słusznego wyboru. Ja nie popadam w jakiś hura optymizm. To jest początek czegoś, co w Łomży powinno już być. Mam nadzieję, że przez te 4 lata udowodnię Państwu swoim zaangażowaniem, swoją pracą, trafnymi decyzjami, że za 4 lata ten sukces zostanie osiągnięty. Dzisiaj nie można powiedzieć, że ja wygrałem. Ja nie wygrałem tak naprawdę. W tym momencie to jest dopiero początek tego, co nastąpi. A mam nadzieję, że za pomocą też Rady Miasta, bo to jest bardzo ważne, nie, przecież władzę w mieście nie sprawuje sam prezydent, ale Rada Miasta, za pomocą radnych, często ich głosem może to być też głos krytyczny, jeżeli oczywiście jest to merytorycznie uzasadnione, uda się zrealizować program wyborczy, który mieszkańcom Łomży podczas trwania kampanii wyborczej przedstawiłem. Oczywiście tego nie da się zrealizować już w następnym roku. Ja zamierzam pewne działania podejmować sukcesywnie. Mam nadzieję, że za te 4 lata będę mógł powiedzieć, że program został zrealizowany. Co niektórzy moi konkurenci zarzucali mi, że no te hasła, które rzucam, to są jakieś marzenia, które nigdy się nie spełnią. Ja uważam, że to wszystko może się spełnić, tylko czasami czegoś bardzo trzeba chcieć. Jeżeli się czegoś chce, ma się przeświadczenie, że można to wykonać, to można zrealizować i osiągnąć sukces. Wydaje mi się, że mój program wyborczy wpłynie na to, że Łomża wreszcie zacznie się rozwijać, że młodzi ludzie będą chcieli w tej Łomży zostać, będą chcieli tutaj zakładać rodziny. Program, zresztą Państwo wszyscy wiecie, oparty jest na 3 filarach. Po pierwsze gospodarka, po drugie polityka prorodzinna i trzecie aktywizacja mieszkańców Łomży. Chciałbym też podziękować swoim współpracownikom. Tak jak powiedziałem, bez nich nie byłoby tego sukcesu. Oczywiście na samym wstępie chciałbym podziękować mojej rodzinie, która była dla mnie ogromnym wsparciem w tych ciężkich tygodniach, bo to kampania jest naprawdę pod względem fizycznym, ale też i psychicznym, bo często padają różne fałszywe oskarżenia, więc to też jest pewien bark, pewien ciężar, który gdzieś tam przez tę kampanię trzeba dźwigać i jednak rodzina jako ta podstawowa jednostka społeczna jest istotna. Ja dziękuję swojej rodzinie, żonie, rodzicom, rodzeństwu, ale także dalszym członkom mojej rodziny za to, że wspierali mnie w moich działaniach. Ale oprócz rodziny, która bardzo mnie wspierała, znalazło się grono osób tak zwanych społeczników. Społecznicy, którzy w momencie ogłoszenia mojej kandydatury sami się do mnie zgłosili. Naprawdę to może, mamy XXI wiek, więc to wszystko jest możliwe. Te osoby się do mnie zgłaszały za pomocą mailów, za pomocą portali społecznościowych. Ja ich oczywiście wcześniej nie znałem i oni deklarowali mi swoją pomoc. Pomoc do tego, że razem chcą to Łomżę zmieniać. Ja je to bardzo cenię, bo te osoby robiły to nie oczekując nic w zamian. I też przekonałem się podczas trwania tej kampanii wyborczej, że mieszkańcy Łomży, młode pokolenie, one chcą działać.
Ona ale wcześniej nie mogło działać z różnych względów. Ja się cieszę, że ten zespół ludzi, który był wokół mnie, to przede wszystkim osoby młode. Chciałbym w sposób szczególny podziękować Mariuszowi Giełgutowi, on był szefem kampanii, szefem mojego sztabu wyborczego, ale ze względu na to, że musiał być teraz w pracy, to nie mógł być dzisiaj tutaj z nami. Panu Filipowi Kalinowskiemu, tutaj akurat siedzi, to jest też asystent Mariusza, i który też bardzo, bardzo dużo mi pomógł. Jest to człowiek, którego wcześniej ja go nie znałem. On sam się do mnie zgłosił, powiedział, że no nie może siedzieć w domu i patrzeć na to, co się w Łomży dzieje. Sam zaoferował mi pomoc i jeszcze tutaj zarówno i Mariusz, i Filip, mówię, no tak próbowali mnie mobilizować do pracy, że nieraz zdarzało się, że już o 7 do mnie dzwonili i mówili, że już trzeba działać. Już działamy, już wychodzimy do ludzi, bo my bardzo dużo spotkań odbywaliśmy z różnymi środowiskami, spotkań pojedynczych. Można było nas spotkać na starym rynku, na osiedlu, na różnych osiedlach. I nam nie straszna była często zła pogoda. Więc jeszcze raz dziękuję Mariuszowi, Filipowi, ale oprócz tego też grono innych osób. Pozwolę tutaj sobie wyczytać, bo mam te nazwiska zapisane. Przepraszam, jeżeli kogoś pominę, ale w toku tego wszystkiego, co się teraz dzieje, no proszę mi wybaczyć, jeżeli o kimś bym zapomniał. Pan Patryk Nacewicz, pan Piotrek Mikiciuk, Karol Cuch, siedzący tutaj. Karol Zbeński, Paweł Laskowski, Zbyszek Cybula, Wojtek Jankowski, Tomasz Tyl, Andrzej i Michał Grzmała, Grzesiek Zawada, Krzysiek Fabiszewski, Paweł Karwowski. Udało nam się razem zorganizować konferencję dla osób z niepełnosprawnością. Więc każdy miał jakiś wkład w ten sukces, każdy jakoś cegiełkę dołożył, mniejszą bądź większą. Oprócz tego dużo osób związanych też z ugrupowaniem, z którego startuję. Radni Bernadeta Krynicka, Bogusia Marek Olbryś, Wanda Mężyńska, Łukasz Kacperski, siedzący tutaj zresztą obok, Kacprowski, przepraszam, Agnieszka Muzyk. To są osoby, które bardzo aktywnie mnie wspierały. Często mówię, no też mobilizowały do różnych działań, bo się, sami Państwo wiecie, no nie da się tego zrobić jednoosobowo, do tego trzeba grupy ludzi i ta grupa osób się, z tą grupą osób miałem przyjemność współpracować i mam nadzieję, że razem będziemy to może zmieniać, bo nam w porównaniu do poprzedniej władzy, nam się chce działać. Ja się przekonałem o tym, że w Łomży tak naprawdę dużo spraw można załatwić, jeżeli się odpowie pozytywnie na apel. Na apel, który jest wysyłany do prezydenta, czy też całego ratusza, konkretnej jednostki w ratuszu, ale często brakuje tej rozmowy. O tym się przekonałem rozmawiając z przedsiębiorcami, o tym przekonałem się rozmawiając ze środowiskiem sportowym, czy z innymi też grupami. Więc jeszcze raz Państwu dziękuję. Ze swojej strony deklaruję ogromną pracę na rzecz miasta, które jest mi bardzo bliskie i mam nadzieję, że za te 4 lata będziecie Państwo zadowoleni z tego, jak prowadziłem Łomżę, jakie decyzje podejmowałem i Mam nadzieję, że ta współpraca też z mediami, bo to jest to konferencja, na którą nie zapraszaliśmy mieszkańców, tylko media. Mam nadzieję, że też ta współpraca z Państwem będzie i rozpoczniemy to coś, co powinno już dawno być rozpoczęte, a tego w Łomży brakowało, czyli tej normalności, o której mówiłem dzisiaj na sesji. Jeżeli macie Państwo pytania, to proszę bardzo o zadawanie pytań. Będę starał się odpowiedzieć. Te pytania już padały dzisiaj niejednokrotnie, jak miałem przyjemność z Państwem rozmawiać. Zorganizujemy konferencję prasową, myślę, że już w następnym tygodniu. Nie wiem, czy to będzie poniedziałek, czy wtorek, ale nie chciałbym też Państwa trzymać dłużej w niepewności i też pokazać ludzi, z którymi będę rządził w tym mieście.
Trzymam się tego, co powiedziałem na samym początku, połączenie młodości z doświadczeniem. Uważam, że jest to klucz do sukcesu, więc osoby, które Państwu zaprezentuję w następnym tygodniu, będą to specjaliści w swoich dziedzinach. Zresztą sami się przekonacie, będziecie mieli już niebawem okazję ich poznać. Dzisiaj na sesji Rady Miasta nie było prezydenta Czerniawskiego. Jak Pan to powiedział? Nie wiem, pewnie prezydent chciał uniknąć pytań, może o przebieg kampanii, może nie chciał udzielić żadnych komentarzy. Nie wiem, no pan prezydent już obecny, można powiedzieć, chociaż jeszcze pełni tę funkcję, jest osobą, no, która sama jest świadoma swoich decyzji, skoro uważa, że dzisiaj nie jest taktem przyjść na sesję, no to jest jego wybór. No. Nieraz zdarzało się przecież, że prezydenta nie było w różnych miejscach, i nawet i na sesji Rady Miasta. Więc ja tego jakoś tam... dla mnie nie było to sprawą istotną, że prezydenta dzisiaj nie było. Po wyborach nie rozmawialiśmy. Oczywiście poruszył Pan bardzo ważną kwestię, czyli budżet roku 2015. Wiemy, jak budżet jest tworzony, znamy procedurę tworzenia budżetu. Ja jestem o tyle trudnej sytuacji, że ten projekt budżetu już jest, więc jeżeli ja będę chciał dokonać swoich zmian, na pewno będę chciał ich dokonać, to nie będą mogły to być takie zmiany gruntowne, no bo będę musiał zdejmować z różnych rzeczy, które wcześniej zostały zapisane. Ale my już w tym tygodniu z grupą moich współpracowników będziemy rozważać pewne decyzje w ramach właśnie autopoprawek, które na pewno będą. Bo mówię, taki pierwszy mój autorski projekt budżetu w oparciu o program wyborczy to budżet następnego roku. To Państwo jesteście chyba tego świadomi, że no nie da się tego zrobić już, ale zmiany na pewno będą. Jeszcze może jakieś pytania? Doradców Pan będzie zatrudniał, czy nie? Powiedziałem to w trakcie kampanii wyborczej. Portal Myłomża takie pytania mi zadał. Prezydent miasta takiej wielkości jak Łomża ma możliwość zatrudnienia 5 doradców. Ja jasno od razu, żeby to też nie było gdzieś, że to dopiero wyszło po kampanii wyborczej, ja możecie Państwo to sprawdzić, na pytanie odnośnie doradców wskazałem 2. Większej liczby doradców nie przewiduję. 2 doradców będę miał. Jeden będzie się zajmował, tak pokrótce oczywiście powiem, bo zakres całej pracy jednego i drugiego doradcy w sposób szczegółowy jeszcze o tym będę mówił, ale najkrócej można powiedzieć, że pierwszy z doradców będzie się zajmował kontaktami ze środowiskiem sportowym, bo widzę, że tutaj że w tym temacie tej nici porozumienia nie było. Także Państwu powiedziałem, że będę chciał ożywić Starówkę, sprawić, żeby w Łomży kwitło życie kulturalne, w związku z czym on też się będzie tym zajmował, czyli organizacją, najkrócej można powiedzieć, przedsięwzięć, które będą się działy na Starówce. My w okresie letnim chcemy, żeby nasze lokalne zespoły miały możliwość prezentowania swojej twórczości. No i do tego potrzeba osoby, która będzie z nimi rozmawiała. Oprócz tego drugi doradca będzie się zajmował sprawami spółdzielni socjalnych. Wiecie Państwo, że o tym jako jedyny z kandydatów głośno mówiłem i to zamierzam realizować. I póki co, oczywiście te kadry urzędnicze, to jeszcze przede mną tutaj będę musiał też przyjrzeć się, bo w mojej ocenie na razie ja nie widzę specjalisty w Urzędzie Miasta, który zajmuje się spółdzielniami socjalnymi, więc ja muszę powołać doradcę w tym zakresie, który będzie aktywizował osoby bezrobotne. Oczywiście do tego będzie miał szereg innych zadań, które będę mu nakreślał. Chodzi tutaj głównie o aktywizację osób młodych. Zamierzam powołać Młodzieżową Radę Miasta. Więc do tego też potrzeba osoby, która będzie
Musimy zacząć od pewnej rekrutacji. W szkołach trzeba rozmawiać z uczniami. No, prezydent nie zawsze będzie miał możliwość prowadzić takie rozmowy i od tego będą te osoby. Ale większej liczby niż dwóch doradców to nie będzie. Mogę Państwu od razu powiedzieć nawet, nie tutaj, że może, tylko nie będzie, tylko dwóch doradców będzie mnie wspomagało w moich działaniach. No bo z takiej liczby rozmaitych projektów czy zwiększa się zatrudnienie w ratuszu, bo to zawsze też jest takie istotne dla mieszkańców. Znaczy, jeżeli chodzi o zwiększenie zatrudnienia w ratuszu, to tego nie przewiduję. Po pierwsze, bo to zatrudnienie w ciągu poprzednich lat bardzo szybko rosło. Wiecie Państwo, z czym to było związane, ale nie przewiduję zwiększenia zatrudnienia w ratuszu. Dajcie mi Państwo czas. Dajcie mi czas do tego, żebym mógł przyjrzeć się pracy, prawda? Ja to obserwowałem z perspektywy radnego, z perspektywy mieszkańca. Teraz będę to obserwował z perspektywy prezydenta. I na pewno po paru miesiącach będę w tym temacie mógł Państwu udzielić bardziej precyzyjnej odpowiedzi. Ale możliwe, to nie jest powiedziane, prawda, że to musi być tak, jak jest teraz. Może warto też pomyśleć nad połączeniem pewnych wydziałów, ale nawet jeżeli chodzi o kwestie zwiększania tutaj zatrudnienia, to mogę w tym momencie odpowiedzieć, że nie przewiduję, bo uważam, że administracja i tak jest bardzo rozbudowana, a czasami też trzeba większej motywacji, ta większa wydajność jest pracy urzędnika, niż jeżeli się postawi też kilka osób do często tej samej pracy, więc nie, tutaj w tym temacie na pewno zwiększenia w ratuszu nie będzie. W trakcie kampanii chodzi o zatrudnienie, tak? Czy... Nie, w ogóle, podejście do miejskich szkół. Wiem, że tam, nie chcę Państwu może w tym momencie o tym mówić, ale tam ludzie, mieszkańcy Łomży oczekują zmian, bo nie każda spółka oczywiście pracuje tak, jak powinna. Z tym, że ja żadnych takich decyzji drastycznych podejmować nie będę. Zamierzam spotkać się z załogą i to niekoniecznie z prezesami. Ja chcę się spotkać z mieszkańcami, z pracownikami danej firmy i porozmawiać o tym, jak oni uważają, jak ta firma dalej powinna funkcjonować. Ja swoją wizję rozwoju spółek miejskich mam, muszę Państwu powiedzieć. I na pewno dla Was to byłoby ciekawe, jakbym w tym momencie taką rzecz powiedział, bo mam fajne pomysły i uważam, że można spółki miejskie zmodernizować, na pewno nie sprzedawać, to od razu mówię, jeżeli jakieś pytanie wypadło odnośnie sprzedaży MPC-u, to oczywiście nie. Ale pewne zmiany zamierzam zrobić. Ale ja chcę się spotkać z ludźmi i zobaczyć, jak oni też na to patrzą, prawda? Więc poczekajmy tutaj w tym temacie.